Siemaneczko, w nowym odcinku my na kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, mamy gospodarstwo po dziadku i Ursus C330 radzi sobie z dwoma pożyczonymi przyczepami od sąsiada, bo pożyczyłem je do zbierania belek, ale nie to jest tematem odcinka. Napiszcie hashtag nowe, wam szybne serduszko i wbijajcie do mnie na Instagrama. Dzisiaj albo jutro będzie konkurs na farminga 22. To zależy, kiedy będzie 5000 widzów na nowym kanale, a brakuje do tej właśnie liczby, nie wiem ile, z około 500 chyba nowych subskrybentów na nowym kanale. Także link macie w opisie, wbijcie, zostawcie suba, macie fajną tematykę na tym nowym kanale. Jest to tematyka ciekawostkowa, także zapraszam, zostawcie po prostu gdzieś tam suba i będzie konkursik na Instagramie. Dzisiaj, widzowie, miał być live, ale z racji tego, że pierwszy odcinek, jak nagrywałem go, oczywiście ten sam, co teraz nagrywamy, nagrywałem go przed chwilą, tylko że nie ten pulpit mi się nagrał, po pierwsze, i po drugie film mi się nagrał, nie wiem dlaczego, tylko 30 sekund, a miałem pokazane na podglądzie, że się cały czas nagrywa. No i oprócz dźwięku nie mielibyście obrazu, to nagrywam go drugi raz i ogólnie dzisiaj miał być live, no nie? Bo że przez to, że ten film muszę drugi raz nagrywać, to ja nie wiem, czy ja się z live'em wyrobię, ale może się wyrobię, dlatego wbijajcie 17.30, nie wiem, 17.15, coś takiego na kanał, bo wtedy powinien być live'ik. Jeżeli będzie live, to będziecie mieli to zapowiedź, czyli to oczekiwanie na live'a, a jak nie będzie, to nie będzie po prostu. Dobra, widzowie, my sobie tutaj skręcamy, bo ja wam zapomniałem powiedzieć na samym początku, dlaczego napiszcie hashtag nowy. I musimy zawrócić, bo ja nie tu pojechałem, nie ta uliczka, tu są tyle krzaków jest nawalone, że ja nie wiem, widzowie, gdzie jechać. Ale po pierwsze, jedziemy po nowy nabytek, dlatego hashtag nowy i dlatego wam przypnę serduszko do tego komentarza. A po drugie, jest kumpel, który ściąga maszyny z zagranicy. Tutaj akurat ściągnął zabaweczkę z Niemiec, czyli Forschmitta. No i Forschmitta będziemy kupować. Dlaczego? Ale dlatego, że ten poprzedni rozrzutnik, który mamy, to już wiecie nawet, co jest tutaj nowym nabytkiem, ma 3,5 metra pojemności, znaczy 3,5 kilo, 3,5 tony ma pojemności, też szerokości roboczej, nie wiem ile ma, z 2 metry, tyle co po prostu na szerokość swoją rozrzuca gnój, także jest lipa. A to jest nowa zabawka, którą będziemy mieli, widzowie, na gospodarstwie. Ja sobie po nią cofam, tutaj wszystko jest już opłacone. Jak sami widzieliście na live, zboża posprzedawaliśmy, u mnie żniwa już zakończone, belki zebrane są z pół pola jednego, także te belki będziemy sobie zbierać już niedługo. Musi być tak, żeby było podłączone, o tak, o chyba, bodajże. No jest to taki Forschmitt, jeżeli chodzi o jego ładowność, jest to 12 ton pojemności. No i szerokość roboczą też on ma chyba na poziomie 6 metrów, jeżeli się dobrze orientuje. Jest to odnowione, jest to z Niemiec, od pierwszego właściciela kupowane. Troszeczkę rdzy było i w ogóle, ale sąsiad też tu w kanciapach. On naprawia te maszyny, bo się zna na tym, także jak widzicie, stan tego jest jak najbardziej, bym powiedział, nawet i wzorowy. No i taka renóweczka w końcu będzie miała co ciągać. Jeżeli chodzi o burty, tu jest teraz opcja rozrzutnika. Też później sobie przyjadę, jak już nagramy ten film, do niego po burty, bo teraz nie mam za bardzo jak tego brać. Nie będę tutaj nakładał i narzucał, szczególnie że jego nie ma, to później mi pomoże. Będziemy brali burty, żeby mieć tutaj opcję przyczepy. Będziemy mieli, brali burty, jeżeli chodzi o opcję do wapna. Będziemy brali tutaj burty, jeżeli chodzi o opcję do kiszonki. Także gdzieś tam tych opcji konfiguracyjnych, jak sami pewnie zauważyliście, jest dosyć sporo. Porządne koła, tutaj są nowe gumy założone. Kwota, jak to za rzeczy sprowadzone po taniości z zagranicy, nie była duża. Także tutaj, jeżeli chodzi o pieniążki, to widzowie, dalej dobrze stoimy, jeżeli chodzi o zarobek. Już kolejną ratę za klasa spłaciłem. Za renóweczkę, no to wszystko już opłacone. Za maszyny od Agromasza też już jest zapłacone. Zostało nam troszeczkę siana, także myślę, że w maszyny nie będziemy się jakoś bardzo pchali. Teraz posprzedaję, czekam, bo powystawiałem właśnie ten rozrzutnik stary, wóz stary powystawiałem i czekam, aż ktoś się zgłosi. Myślę, że jak jakiś handlarz by przyjechał i by chciał wszystko na raz kupić, no to też by było fajnie. Jeszcze tam kosiarka jest wystawiona, jeszcze te pługi dwuskibowe, jeszcze ten siewnik stary, żeby trochę porządku już na gospodarstwie porobić. To jest chyba najważniejszy priorytet jak na razie. Zaraz jeszcze jak będziemy przejeżdżać koło gospodarstwa, to wam mniej więcej wszystko pokażę. Jest, widzowie, troszeczkę natłok informacji, ale bardzo dużo się dzieje na tej serii, dlatego trochę trzeba tutaj poopowiadać. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o krosy. Nic nie zostało zjeżdżone dalej, czyli po prostu albo ci ludzie, którzy mi zjeżdżali to pole tymi swoimi krosami, tymi zabaweczkami, te dzieciaki najprawdopodobniej, albo sobie odpuścili, zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, albo po prostu, nie wiem, przestraszyli się, bo tego filmu, że tam zadzwonię na policję i tak dalej, i tak dalej.
Ale jak ich złapiemy, no na razie jak widzicie, ja jestem często w polu, także mnie tutaj za często nie ma na gospodarstwie. No i zobaczymy sobie jeszcze te kartofle, póki nie jedziemy. Też wam wytłumaczę jeszcze parę rzeczy. Tutaj mamy ogólnie te kartofle, które są poniszczone, ale dalej nic nie zostało zniszczone. Jest tak jak było, na pewno tych gnoi będę chciał jakoś złapać, ale nie wiem kiedy to będzie po prostu, kiedy to się uda. Kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o sprzedaż. Będę chciał sprzedać tą maszynę do przetrząsania gdzieś tam siana, no wiecie, trawy po prostu do przetrząsania. Siewnik będzie na pewno ten na sprzedaż. Kolejna sprawa, te dwa pługi będą na sprzedaż. Kolejna sprawa, talerzówka będzie na sprzedaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy już wam pokazałem, które będę sprzedawał. Tutaj jest akurat zbiornik na gdzieś tam gnojówkę, także tego nie będę sprzedawał. Kolejna sprawa, 6, 7, 8 rzeczy pójdzie na sprzedaż. Także trochę pieniędzy, widzowie, zarobimy. Ja tego wozu nie potrzebuję, ja tego wozu nie używałem. 30, jak wiecie, z przyczepami też sobie radzi, kosiareczka, jeżeli chodzi o sprzęt. No piszcie ceny w komentarzach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany którąś rzeczą, to napiszcie nazwę rzeczy, na przykład, nie wiem, rozrzutnik i powiedzmy 5-6 tysięcy. Myślę, że więcej on warty nie jest. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy na sprzedaż, widzowie, to sobie kupiłem ogólnie do kiszonki, ale z tego to ja nie wiem, czy ja będę korzystał, bo na tą przyczepę wielką to nie wiem, czy to będzie dobrze działało, ale myślę, że tak. Tu mam jeszcze jedną rzecz, ale ten wóz to sobie na razie będę zostawiał. On tam do przyczep niech sobie na razie działa. Rozsiewacz też na razie zostawimy, czyli jak na razie widzicie, aż tak mega dużo rzeczy na sprzedaż nie mamy. Kolejna sprawa, jeszcze miałem wam pokazać, bo tam jest tyćka obornika, też i nie mamy wiaty, także wiatę też będę chciał sobie na pewno budować. Tutaj koparkę konną zostawię, glebogryzarkę zostawię. Mamy trochę tego obornika, no ale tu nawet nie wiem, czy to są ze 2 tony, widzowie, czy tam 3-4 tony, nie wiem ile tu jest tak dokładnie. Tu na pewno wiatę będę chciał budować, takich planów większych, a stąd nie będę brał, bo to sobie zostawię na kartofle. Także na kartoflach sobie też damy obornik po prostu po wykopkach i to wszystko przeoramy, żeby tam wszystko było fajnie zadbane i nawiezione. Z takich podstawowych spraw. I dlaczego, widzowie, jadę na pusto teraz dawać obornik na pola, jak ja nie załadowałem? No jak sami widzicie, tak jak mówiłem, tego obornika jest bardzo mało. Tu nawet cały rozrzutnik by nam nie wyszedł, dlatego tam sobie zostawiam na kartofle. Tamte pola, na które lecimy, są pola porzepakowymi, po rzepakach, o tak wam wytłumaczę. No i tam będziemy sobie dawali obornik od sąsiada. Kupuję obornik od tej samej osoby, co kupiłem klasa, także też już tam jest zapłacone. Mam zapłacone ogólnie za 3 rozrzutniki, widzowie. Nie wiem, ile tych rozrzutników pójdzie. Znaczy 3 rozrzutniki, czyli policzę sobie 3 razy 12, 36 ton mu opłaciłem. Plus minus, bo to wiadomo, może tam trochę więcej załadujesz, troszeczkę mniej, ale mniej więcej na równo z burtami sobie obliczyliśmy, ile mnie to będzie wszystko kosztowało. Także to byśmy mieli opłacone. To jest pierwsza rzecz, którą miałem wam też i powiedzieć na odcinku. Od niego będziemy brali, od niego będziemy ładowali i będziemy do siebie rozrzucali. Z najdalszego pola, z tych górnych, do niego, do gospodarstwa, tam też chłop będzie mi ładował. No trochę może to źle zabrzmiało, że chłop będzie mi ładował, widzowie, ale wiecie w jakim znaczeniu. Będzie po prostu, no i znowu przegapiłem tą drogę polną. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przegapiam. No to on mnie załaduje i po prostu tego też nie będziemy nagrywać. Ze względu na to, że do tego gospodarstwa ten sąsiad na razie nie chce sobie pokazywać. Dopiero mówił, że jak skończy tam wszystko, powymienia te maszyny, to możemy zrobić takie przedstawienie tego jego wielkiego gospodarstwa, czyli jego sukcesu życiowego. Także gdzieś tam to pewnie będziemy sobie prezentować. No a na razie 3 rozrzutniki. Myślę, że na tym jednym polu te 12 ton wystarczy na ten jedno pole. Tam 2 rozrzutniki jak pójdą, to no nie wiem, jak to będzie wyglądało z tą ładownością, z tym rozrzucaniem. Też mam pierwszy raz do czynienia z takim większym rozrzutnikiem, także też ciężko jest jakieś tam szczegóły, widzowie, wam poopowiadać i powiedzieć, jak to będzie dokładnie wyglądało, co nie wiem, co do kilograma. Dobra, to sobie będziemy ścinać trochę te zakręty, bo jedziemy taką rajdówką przez te pola, że to się po prostu w głowie nie mieści. Tam jest mój kawałeczek do sprasowania, tam jest jeszcze jeden nawet widoczny, oj. Tam są tak dokładnie 2 kawałki do sprasowania. Te 2 przyczepy belek, które stoją na gospodarstwie, zwieźliśmy z tego pola, które też kosiliśmy oczywiście klasem. Także tam jeszcze ponad 2 przyczepy na pewno będą. Te 2 przyczepy stoją, bo wczoraj na nas to wszystko pozwoziłem i czekałem, aż mi skup belek otworzą. Belki będziemy sprzedawać, a z ostatniego pola sobie po prostu 3 przyczepy, myślę, że więcej nie mam potrzeby, żeby sobie zwozić na gospodarstwo. 3 przyczepy powinny nam na spokojnie, widzowie, wystarczyć tych belek, bo ich będzie 85, ma jedna przyczepa.
Także będzie ich 170 plus 85, 30, jakieś 250 belek, czyli optymalnie no chyba nam wystarczy 250 belek, co nie? No i my już jesteśmy na naszym polu, to co wam mówiłem, jeżeli chodzi o rzepak. Na rzepaku się bardzo fajnie w farmingu rozrzuca obornik. Dlaczego? Ano dlatego, że tekstura po prostu jest dobrze widoczna, a na ściernisku przykładowo, no może takim, to ten obornik jeszcze byłby widoczny. To ogólnie autor mapy porobił rzadkie ścierniska bardzo, ale na przykład takie kukurydze, ten obornik to praktycznie wcale chyba by nie był widoczny. No, nie wiem jakie to są uprawy też, jeżeli chodzi o te ścierniska, ale ja to co kosiłem u siebie, to bardziej gęsto miałem ogarnięte. No ale dobra, to nas za bardzo nie interesuje, ja sobie uruchamiam machinerię i lecimy. To pole chciałbym zrobić na dwa razy, nie wiem czy się uda pojechać w to i z powrotem i żeby ten kawałeczek był już ogarnięty, bo widzicie mniej więcej, no mniej więcej ten rozrzutnik rozrzuca do połowy pola, co nie? Tutaj 6 metrów szerokości roboczej, to już jest dosyć pokaźna nawet jakość. Jakość, ilość, jak zwał tak zwał, ale jest pokaźna szerokość, tak bardziej po polskiemu mówiąc. No i też widzowie, tak jak mówiłem, no kurde, nagrywam ten film drugi raz, nie wiem, no zawsze to człowiek patrzy, mało razy w karierze YouTube'owej się zdarzyło mi, żeby nagrywać film dwa razy, ten sam, przez takie coś, ale po prostu zmieniałem kamerkę, bo miałem przestawione ogólnie na nagrywanie, wiecie, tego top ciekawostek i inne ustawienia są tego Actiona wtedy, czyli programu do nagrywania, jak ktoś pytał, jakim programem nagrywam, bo sporo pytań było, no to właśnie takim. No i kurde, trzeba było ustawić kamerkę inaczej, te funkcje czasami, ten pulpit 1, a pulpit 2, mam dwa pulpity, czyli dwa monitory, po prostu się zmieniają same z siebie, no i tym razem samo z siebie się zmieniło, gdzieś włączyłem nagrywanie, bo jeszcze tutaj przygotowywałem parę rzeczy do odcinka, no i to i co, i sobie patrzę, ja już gotowy do renderowania, dźwięk sobie zapisałem, się, o super, no nie, idę sobie w końcu, bo byłem na rehabilitacjach wcześniej, dlatego to się te czasowo to średnio wygląda. No i myślę sobie, a to sobie nogę teraz poukładam, na spokojnie sobie poogarniam wszystko. To niech się renderuje, ja sobie poćwiczę też trening, sobie zrobię tej nogi po operacji oczywiście. No i co? I patrzę, ty. Czego ten plik z nagraniem, z wideo, czyli z obrazem, waży 1,89 giga, jak powinien ważyć około 70-60 giga, no nie? Ja się tak zastanawiam, patrzę. Ty, no to wiecie, zawsze to takie jest, jakiś moment filmu jest pokazany zazwyczaj na tym podglądzie, tak jakby. Patrzę, pulpit. Ty, no jest tak, myślę, to co to, pulpit mi się sam nagrał? Tylko wiecie, że pulpit, nagrał mi się akurat program mi się sam z siebie nagrywał, czyli ten pulpit w lewo, bo tutaj na wprost to mam grę, a mi się nagrało tutaj Audacity, mi się nagrało, jak dźwięk sobie leciał, nagrało mi się, Action mi się nagrał. I też problem był taki, że ogólnie to spoko, ten pulpit jeden się nagrywał, tylko problem, znaczy i tak bym tego nie mógł wstawić, no bo co bym wam wstawił, jak nic by nie było pokazane na filmie, sam dźwięk, to bez sensu. Ale jedna ważna rzecz, no nie wiem dlaczego po prostu to się 1,89 giga ważyło. To ważyło z 2 minuty i się skończyło nagrywać, no nie, jeżeli chodzi o plik. To też jest takie podejrzane. Gorzej jak ten film widzowie nie wyjdzie i coś się z programem stało. Także jak tego, znaczy no, jak to widzicie, to znaczy, że jest dobrze. A jak tego nie widzicie, to wam mówić nawet nie będę, bo i tak przecież nie widzicie tego materiału, także no. No problem będzie trochę, bo nie zdążę widzowie niczego fajnego nagrać na, wiecie, kolejny gdzieś tam etap, bo to daily chcemy robić do końca roku. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. Zostało nam jeszcze praktycznie półtora miesiąca daily, żeby do końca roku właśnie to wszystko zorganizować i ogarnąć fajnie. No, czy ja wiem, czy jest to, powiem wam tak, czasochłodne to na pewno nie jest. Bez streamowania robienie daily nawet na dwóch kanałach byłbym w stanie robić. Zrobieniem jeszcze streamów na kanale tym nie jestem w stanie tego robić. Dlatego na tym nowym kanale filmy najprawdopodobniej nie będą co drugi dzień, tylko będą trzy razy w tygodniu, czyli to wyjdzie. Myślę, że mi się zdaje, że poniedziałek, środa, piątek będą filmy na tym nowym kanale robione, wiecie? Czyli teraz po prostu tak jak powinien być w czwartek, to będzie w piątek. Miało być robione co drugi dzień, ale no nie za bardzo przy robieniu live'ach i teraz jak się skończy jeszcze gdzieś tam problemy z tą nogą, to ja wiecie, auto chcę sobie kupić, także też tej zabawy będzie więcej, bo jeszcze to auto najprawdopodobniej chcę sobie okleić, felgi jakieś trzeba będzie fajne kupić, najprawdopodobniej aktywny wydech będę zakładał do niego, do tej A7, to już z 15 koła pójdzie, także tych wydatków i czasu po prostu będzie mniej na to.
Dlatego widzowie, albo po prostu będziemy ograniczać live'y, chociaż live'y bardziej bym chciał robić, bo jednak to jest główny kanał. A ciekawostki robić po prostu 3 razy w tygodniu. Poniedziałek, środa, piątek o 15. Albo nie wiem, jak to będziemy ogarniać. Na razie, jak wiecie, te pierwsze 3 filmy co drugi dzień były. Ale teraz znowu na jutro coś nagrać. Jak się będę, widzowie, wyrabiał, to będziemy robić co drugi dzień. A jak będę się już nie wyrabiał, to będziemy robili po prostu 3 razy w tygodniu filmy. Bo co trzeci dzień, jakbym robił, to by jeszcze gorzej było, bo tych filmów by było jeszcze mniej z tego, co z takich wyliczeń mniej więcej w głowie, no nie? Mi wychodzi. No i dojechaliśmy na kolejne pole, bo tak sobie gadaliśmy i dojechaliśmy właśnie na kolejny kawałeczek, ale tego obornika już cały rozrzutnik poszedł na tamten kawałek. Tutaj zajechaliśmy, to też już, o, jak wiecie, ciągnik przyspiesza. Ja ogólnie nawet nie hamuję, widzowie, bo tam, gdzie jest kościół, to jest wieś i tam jest właśnie gospodarstwo tego sąsiada. Także ja sobie lecę znowu się załadować. I będziemy mieli znowu 12 koła. Myślę, że trzeba będzie jeszcze jeden rozrzutnik dokupić. Więcej pól ogólnie obornikiem nie będę na pewno robił na swoim gospodarstwie. Tylko te dwa kawałeczki po rzepaku chciałem sobie zrobić na samej górze. Żeby tu wapna też nie dowozić tak daleko, szczególnie, że on zaproponował, żeby kupować od niego obornik. No bo czemu by nie, jak on ma dużo. No i dobra, widzowie, lecimy sobie dalej. Ja sobie chciałem ten skraweczek jakoś ogarnąć, bo jak wiecie, tutaj za równo nie jest. I tu jest już pole, się zaczyna troszeczkę bardziej na ukos. Troszeczkę w tą stronę, troszeczkę w tamtą stronę. Także te przejazdy, jak widzicie, będą różnorakie. O, tu jakaś wrona sobie łazi. Chcę maksymalnie wykorzystywać tą szerokość roboczą. Nie wiem, jak z modem GPS-a by wyglądała akcja obornik, bo nie wiem właśnie, na jakiej zasadzie, czy na przykład na tych nierównych polach też on by jakoś trzymał tą linię, bo wiem, że to są 3 proste linie, ale nie wiem, czy on działa też na takich krzywych polach. Tutaj też wiecie, pracownika puścić na to pole, nie wiem, na jakiej zasadzie to jest zrobione, że na przykład on kwadrat i prostokąt, no to wyczyta ci ten pracownik i on ci zrobi, no bo to w linii prostej robić to raczej nie trzeba być jakimś nie wiadomo jakim inteligentną osobą, żeby coś takiego zrobić, ale pracownicy Farmingu 19 takiego pola ci nie zrobią dokładnie. No a tutaj chcieć nie chcieć, na tej mapie są wszystkie pola takie. Z jednej strony mapa jest super, bo jest duża, jest fajna, jest naprawdę spoko, ale z drugiej strony podłóg pracowników, no to ta mapa się nie nadaje w ogóle na pracowników. Tutaj to jedynie co to z kolegami możecie sobie grać ogarniętymi, którzy gdzieś tam umieją grać w tą grę i są chętni wam na przykład pomóc zrobić to, zrobić tamto, albo się bawić samemu na większą skalę, na większym gospodarstwie, albo łączyć te pola i robić kwadraty, ale to też mi się zdaje, że raczej nie jest zbyt inteligentny pomysł, bo później ta mapa jednak mimo wszystko klimat by taki swój straciła, jakbyście połączyli na przykład więcej puli i zrobili z nich kwadraty, tu by miedza wam wychodziła tak, tu miedza by wychodziła wam tak, też trzeba było to wszystko równać, bo jak widzicie, tutaj pola zbyt równomierne i gdzieś tam ukształtowaniem terenu one nie są gdzieś tam świetnie zrobione. Znaczy, wiecie, tutaj też źle to powiedziałem, bo one są świetnie zrobione pod względem terenu, ale nie są płaskie, żeby to wszystko fajnie się łączyło, o tak wam powiem. Ja takie oczywiście pola lubię, bo gdzieś tam jestem, nie ukrywajmy, wychowany na Lubelszczyźnie, a to jest mapa w klimacie lubelskim. Także nie ma co narzekać, trzeba się tylko cieszyć, że takie mapy, widzowie, powstają. No i jeszcze na taką skalę, bo tu jest naprawdę zakres możliwości wielgaśny. A jeszcze zostało tam parę dni do tego, do Farminga 22. Także też te serie, czy właśnie gospodarstwo po dziadku, czy nie wiem, postępowy, od nędzy do pieniędzy. Te serie powoli jedno się wyczerpywały, bo tutaj będziemy przechodzić na Farminga, wiadomo, 22. Głównie myślę, że 2 filmy tygodniowo z Farminga 22, albo nawet i 3. 3 z tego, top 10 modów tygodnia z Farminga, jakiś poradnik jak wleci. Może nawet momentami, widzowie, jak ja będę miał mega dużo czasu, to będzie się pojawiał Farming 22, na przykład 2 odcinki dziennie w jakieś tam wybrane dni, na przykład w sobotę będą 2 odcinki dziennie, jak live'a nie będzie. Kurde, no tego ogarniania i nagrywania tych odcinków będzie dosyć sporo. Ja pierwsze co, no to wiadomo, będzie podjaranie Farmingiem 22 i będziemy się cieszyć, będziemy grać. Ojojojojoj, my tu gadamy o Farmingu 22, a my nie umiemy w 19 dobrze pola zrobić obornikiem. Coś mi tu trochę za szeroko, aż widzowie pojechałem sobie, bo się rozgadaliśmy. O Boże, o Matko Bosko. O, i teraz trzeba to poprawiać, nie takie to, taka to robota, 2 razy obornik pójdzie na przykład w jednym miejscu. Już trochę straciliśmy obornika. Ale mi się zdaje, że to dla nas nie jest jakiś nie wiadomo jaki wielki problem. Ale za daleko jechaliśmy. Już widzicie, tej linii mniej więcej trzeba się trzymać coś takiego. I wtedy to pole jakoś tam mniej więcej wygląda. A tak jak się nie trzymamy tej linii, no to później robią się mijaki. Tam wiadomo, że jak pół metra będzie, nie wiem, nie
nieogarnięte obornikiem, no to przecież życie nam się nie zawali. Też i zbiory nie będą jakieś nie wiadomo jak maksymalnie mniejsze przez taką akcję. No ale też lepiej jednak robić dokładnie niż robić coś na odpierdziel, prawda? Dobra, to sobie jeszcze pojedziemy w tą stronę. Jakoś ten środek byśmy ogarnęli. No i lecym, nie wiem jak to zrobić. Może w tą stronę bym teraz znowu pojechał. Tego obornika, jak widzicie, też on zaraz będzie znikał. I tutaj będzie potrzeba chyba więcej niż... Teraz wzięliśmy już dwa rozrzutniki od sąsiada, na trzy mamy dogadane. Jak wezmę ten jeszcze jeden, to będę mniej więcej wiedział, widzowie, ile nam jeszcze potrzeba. Ale myślę, że dwa rozrzutniki będzie trzeba, bo ten jeden nam pójdzie, w to i z powrotem przejedziemy. Jeszcze jeden na środek, czyli na cztery rozrzutniki obornika będziemy musieli się po prostu dogadać. A na dzisiaj to było na tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się już później na live'ie albo jutro na kolejnym odcinku na kanale. Na razie.